Jeżeli sądziliście, że po Instagramowych przepychankach i licytowaniu się na oświadczenia rodzice Oliwiera w końcu się dogadają, to niestety byliście w błędzie. Teraz nadeszła kolej na ruch Kuby, który zgodził się udzielić krótkiego wywiadu party. Warto wspomnieć, że jest to pierwszy wywiad piłkarza od momentu diagnozy synka, tak więc rozmowę rozpoczęto od historii choroby jego latorośli. Oliwierek został zdiagnozowany w Polsce. Okazało się, że ma malinią rhabdoid tumor, czyli złośliwy gus rabdoidalny. Najczęściej atakuje nerki, bardzo rzadko inne narządy. Na całym świecie doświadczenie w jego leczeniu jest więc bardzo małe, właśnie ze względu na to, że jest tak rzadki. U mojego syna rak zaatakował wątrobę. Profesor medycyny, z którym jestem w stałym kontakcie powiedział mi, że skuteczność leczenia nowotworów u dzieci w naszym kraju osiąga 80%, a w przypadku tego konkretnie raka od 20 do 30%, jeżeli nie jest złośliwy, mówi że nie. o ile z ekspertami jest podobno w stałym kontakcie to z Magdą idzie mu podobno nieco gorzej. Przy okazji zdradza, że w sprawie choroby pociechy radzi się profesjonalistów i wciąż nie jest przekonany do leczenia syna w Izraelu. Komunikacja między mną a Magdą jest na słabym poziomie. Dlatego wszystkie fakty medyczne poznaję dzięki rozmowom z kompetentnymi osobami, bo na medycynie się nie znam. Magda również. Polegam na ludziach, którzy mają wielkie doświadczenie. U nich szukam pomocy, z nimi się konsultuję, stwierdza i dodaje: Nie poddaje się w walce o syna, i teraz staram się o możliwość leczenia Oliwiera w najlepszym szpitalu onkologicznym dla dzieci, amerykańskim Sta. Jude Children's Research Hospital w Memphis. Niestety o izraelskiej klinice, w której teraz leczony jest Oliver, żaden z polskich specjalistów nie miał większej wiedzy. Na koniec dowiadujemy się też, że rzeźniczak planuje przylecieć do Tel Awiwu, aby wspierać synka w leczeniu. Niestety nie wie, jak zostanie tam przyjęty, bo Olivier nie przebywa w szpitalu na stałe. Kuba musiałby się więc dogadać z matką własnego syna i nie sprawia wrażenia, jakoby było to proste zadanie.